Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dzisiejszy koncert, dzisiejszą uroczystość, wieczornicę poprowadzą dla Państwa Agnieszka Borodyjuk, która jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Białej Podlaskiej. I Beata Wereszko, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dzieciborze Dużym. Szanowni Państwo, w tym roku trzecie gminne patriotyczne prezentacje wokalne pod patronatem wójta gminy pana Wiesława Panasiuka. Będą to prezentacje wokalne połączone troszeczkę z prezentacjami tanecznymi. Po to żołnierz walczył, świat męstwem zadziwił, byśmy byli wolni, wolni i szczęśliwi. Te bardzo wymowne słowa, które w obliczu ostatnich wydarzeń nabierają niezwykle ważnego znaczenia, będą towarzyszyć naszemu spotkaniu. Dzisiejsi uczestnicy, prezentując swój program artystyczny, wyrażą swoją miłość do ojczyzny i szacunek do wolności. Zarówno dzieci, jak i dorośli zaprezentują się przed Państwem, tak jak powiedziałam, nie tylko wokalnie, ale również tanecznie. Dziękujemy bardzo. Wystąpiła grupa taneczna. Dziękuję.
przepiękna uroczystość, taka patriotyczna i nostalgiczna, ale przede wszystkim chciałabym pogratulować nauczycielom, opiekunom, instruktorom, którzy te młode talenty przygotowali, którzy potrafili z grupy dzieci wyłuskać te głosiki, które nam dzisiaj uprzyjemniały ten wieczór. Także jeszcze raz wszystkim Państwu gratuluję. A przede wszystkim GOKowi i Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ciciborze za przygotowanie tej uroczystości. Dziękuję bardzo. Nie będę już śpiewał, ale muszę coś sprostować. Pani sekretarz, dziękuję za miłe słowa, no w sensie organizacyjnym może tak, ale tak naprawdę przygotowali tę uroczystość pracownicy naszej szkoły, z których no, trzeba kilkoro wyróżnić. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przygotowali uroczystość. No ale siłą przewodnią, tą mocą była pani Beata Wereszko. Proszę o szczególne oklaski dla pani Beaty. I drugą głową, tą największą pomocą pani Katarzyna Tarasiuk. Też bardzo proszę o gorące oklaski i proszę o pokazanie się pani Kasi. Proszę, żeby pani Weber przysiadała. Bardzo dużą pracę wykonały te dwie nauczycielki, ale również inni nauczyciele, inni pracownicy, bo nie tylko nauczyciele. Nie chciałbym nikogo pominąć. Natomiast bardzo też dziękuję za współpracę w organizacji tej uroczystości Gminnemu Ośrodkowi Kultury i pani dyrektor Agnieszce Worodyjuk. Dziękuję za piękne prowadzenie paniom, pani Agnieszce i pani Beacie. I dziękuję Państwu, że przybyliście, pomimo może niesprzyjającego terminu, bo przeważnie odbywają się te prezentacje w weekend. W tym roku tak wyszło, że musieliśmy to zrobić w inny dzień tygodnia, ale dziękuję, że przybyliście Państwo. Dziękuję pani sekretarz, dziękuję panu skarbnikowi, dziękuję Państwu, dziękuję mediom za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Jeszcze nie koniec. Jak podziękowania, to ja dziękuję instruktorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Jakubowi Gdela. Ja też. Wszyscy dziękujemy, bo bez niego nie byłoby nas tu słychać, widać, także dzisiaj pięknie było i widać, i słychać, także Kuba, bardzo, bardzo dziękujemy wszyscy. Pokaż się, Kuba. A ponieważ ja w gminie zajmuję się szkołami, to chciałam jeszcze podziękować wszystkim dyrektorom, którzy tutaj dzisiaj wystąpili na tej scenie. Przede wszystkim za to, że się tak wspaniale zintegrowali. Pierwszy raz ich na żywo słyszałam i czekam na więcej. No cóż, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. No i kończą się dzisiejsze nasze prezentacje. My tutaj z takim wielkim wzruszeniem z koleżanką, a koleżanka jeszcze coś, co widzicie. Ja naprawdę nie chciałabym nikogo pominąć. Dziękuję z całego serca wszystkim pracownikom, i pedagogicznym, i niepedagogicznym. Naprawdę jeszcze raz z całego serca i wszystkim w szkole dziękuję, i wszystkim w GOK-u, dzieciaczkom, i wokalistom, i tancerzom. No i zapraszam do dalszej współpracy. No i mikrofon idzie dalej. Idzie dalej, jeżeli mówimy o współpracy, kochani. Wracamy do akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. To już po raz 30. Pomóż dzieciom. My pomagamy osobom starszym, samotnym. I zapraszamy tutaj 8 grudnia na mecz o godzinie 18. Przyjdźcie chociaż na chwilę. Można, znaczy wstępem jest ta czekolada, można przynieść kilogram cukru, kilogram mąki. My nie zbiedniejemy, a komuś naprawdę sprawimy radość. Także mam nadzieję, że ta sala się zapełni. Będą grali znani, lubiani w siatkówkę. Oczywiście pan dyrektor będzie, więc ja myślę, że to frekwencja szkolna 100%. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. To jest czwartek, popołudnie, godzina 18. Niech was nie zabraknie. Tak, ja rzeczywiście ten spontaniczny tutaj występ
był tak szybko na mnie to spadło, że nie powiedziałem i nie podziękowałem wszystkim uczestnikom dzisiejszych występów, bo i tanecznych, i wokalnych. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za ten uroczysty, przepiękny wieczór. Dziękuję również opiekunom za przygotowanie swoich podopiecznych do dzisiejszego występu. Kuba, o tobie już wcześniej też mówiłem. Dziękuję również panu Mariuszowi, szczególnie za to, że nas przygotował, dyrektorów do tych pieśni. Więc jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję, kłaniamy się i do zobaczenia na kolejnej imprezie. Dobranoc.